Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na Szlakach Sportu. Dzisiaj Nordic Walking i Piotr Nowaliński. Dzień dobry, Piotrek. Witam Ciebie, witam Was wszystkich. Nordic Walking to nie jest taka prosta sprawa. Wydaje się chodzić z kikami, ale to trzeba mieć odpowiednią technikę, ale dodajmy, żeby zachęcić wszystkich, którzy nas oglądają, że no, to jest sport, który uruchamia 90% mięśni całego ciała. Dokładnie tak jak wspomniałeś, tu każdy o tym mówi, to zostało udowodnione, że z chwilą, kiedy chodzimy prawidłowo techniką Nordic Walking, czy to wtedy uruchamiamy prawie 90% mięśni naszego ciała, pomagają nam w tym chodzeniu. Czy ty się denerwujesz, jak oglądasz osoby idące zupełnie nieprawidłowo, podchodzisz i mówisz, halo, ja przepraszam, ale tak się nie chodzi, ja bym chciał zasugerować, że postawa w Nordic Walking jest zupełnie inna niż się prezentujecie. Zdarza się tak? Znaczy nie denerwuję się, przyzwyczajam się do tego, staram się, naprawdę ciężko ludziom wytłumaczyć cokolwiek tak, żeby podejść z brzegu i powiedzieć, że pani źle chodzi, czy tam pani źle chodzi, bo wiadomo, jaką to się może wiązać reakcją, tak? Ale tak, jeżeli ktoś wyraźnie już kaleczy tak, że może sobie zrobić krzywdę, to wtedy staram się zatrzymać i tak delikatnie powiedzieć. Przedstawiam się, kim jestem, mówię, że jestem instruktorem, że jestem sędzią. Chciałbym powiedzieć, że wszystko bardzo pięknie, że pani wychodzi albo pan wychodzi. Jest fajnie, jest naprawdę przyjemnie. Ten świeże powietrze dobrze pani zrobi, ale robi pani to i tamto nieprawidłowo. Jak to się powinno chodzić w takim razie prawidłowo? Znaczy, przede wszystkim to jest ruch na przemian strony, także lewa ręka, prawa noga, to tak ogólnie, tak? Staramy się być w wyprostowanej postawie, staramy się, żeby ten nasz podbródek był lekko uniesiony do głowy, żebyśmy patrzyli przed siebie, nie pod nogi, mięśnie brzucha napięte, tak zwany przyklejony pępek do kręgosłupa. No i wiadomo, ruch ramion musi być mniej więcej w płaszczyźnie strzałkowej, te kijki muszą być równolegle przy nas i tak to się wydaje, że powinno, tam sobie dochodzą jeszcze niuanse, dochodzą stopy, dochodzą ruch nogi, ruch ręki, otwarcie, zamknięcie dłoni, to naprawdę jest tego naprawdę dużo szczegółów i najlepiej to się pokazuje, tak ciężko od razu wytłumaczyć komuś słownie, tak. Że jak ktoś nie zobaczy, to wiadomo, nie zawsze to mu wyjdzie dobrze. Ale tych dużo szczegółów możemy się nauczyć konsultując się z Tobą, ewentualnie wchodząc na portale społecznościowe i tam są wszelkiego rodzaju informacje? Tak, na portalach, aczkolwiek dalej wspominam, że najlepsze rozwiązanie dla początkujących to jest korzystanie z usług profesjonalnych instruktorów. Robi się ich naprawdę coraz więcej i tak, oczywiście, że tak. Tu nikt nie ma żadnego monopolu na to. Im więcej ludzi chodzi z tymi kijkami, im więcej ludzi chodzi prawidłowo, tym więcej będzie dbało o siebie, a szczególnie w tym czasie, który teraz mamy. Akurat wiadomo, pandemia, obostrzenia, że niby nie wolno, no mówiłem się, że powietrze działa leczniczo. Jeszcze o kijkach. To nie są takie kijki pierwsze z brzegu, to muszą być kijki z odpowiednim uchwytem głównie. No tak, żeby chodziło faktycznie, one się troszeczkę różnią od trekkingu. Przede wszystkim nie mają antyszoków i rączka jest bardziej wysmukła, tak? Nie pozwala na to, żeby nam obcierało dłonie, palce u dłoni, bo wiadomo, każdy detal, jak przy każdym sporcie technicznym, ważny jest każdy detal. Jeżeli jeden detal zawodzi, często wpadamy w niepotrzebny nawyk, a to wtedy już naprawdę jest dla nas no, niebezpieczne. No to przejdźmy teraz do zawodów, które... No jak wspominasz w ogóle twój poprzedni rok, ten rok pandemiczny? Bardzo ciężki rok pandemiczny. Wiadomo, większość zawodów została podwoływanych. Raptem udało się może wziąć udział w jednych takich tam regionalnych i to też nie było wiadomo. Jeżeli człowiek nie ma tego ciągu startowego, to i forma jest różnie. Samymi treningami nie da się zrobić tak, żeby być gotowym zawsze na każdy sprint czy na każde zawody. Ale no mówię, no to nas spotkało bez powodu, spotkało to wszystkich, także musimy sobie z tym jakoś poradzić. Nie będzie tajemnicą, jeżeli powiemy, że jesteś w pokodych i teraz jak do tego dochodzisz, odczuwasz, Nie będzie żadną tajemnicą, ja się tego nie wstydzę, bo wiadomo, każdego może spotkać koronawirus, aczkolwiek jedni przechodzą to łatwiej, inni troszeczkę gorzej. No w moim przypadku to była ta druga strona, może nie korzystałem ze szpitala, ale 2 tygodnie mam wyjęte z życiorysu w takich temperaturach dosyć wysokich, że nic nie pamiętam, to faktycznie. Teraz podczas treningów odczuwasz to? Przede wszystkim kondycja. Kondycja, tak, może z oddechem powoli wracam, ale kondycyjnie to wszystko nadrobić, to jest naprawdę bardzo ciężko. No ja powiedziałem o treningu, szanowni Państwo. Zatem teraz, gdzie możemy się spotkać z Piotrkiem, gdzie możemy potrenować i poćwiczyć, a tak naprawdę jak Ty to robisz i kiedy to robisz, bo przygotowujesz się do zawodów. Tak, oczywiście najbliższe zawody
o ile nie odwołają, bo wstępny maraton został już odwołany, aż przeniesiony na koniec maja, z początku kwietnia, ale początek maja, 1, 2, 3 maj w ramach, w cyklu Pucharu Polski, który będzie tego bodajże 7 chyba spotkań, przynajmniej takie jest planowane. Pierwsze 3 odbędą się właśnie na początku maja, 1, 2, 3, zaczynamy w Koszalinie. Później się przenosimy do Mielna na drugi dzień i na trzeci dzień startujemy w Słupsku. Taki cykl, mini cykl, ogarnięty taką fajną nazwą, bałtycki, bodajże chyba tur, coś w tym stylu. Także piękne morze. Piękne morze, tak, szczególnie plaża w Mielnie, tam jest 800 metrów na jednej pętli. Takiej pętli przy 5 kilometrach robi się 2, czyli wychodzi 1600 i to nie jest plaża przy brzegu, tylko to jest raczej są te wydmy, gdzie znaczy blisko wydm, gdzie jest ten piasek taki w miarę głębszy. Także no daje się, 800 metrów w nogach po takim piasku, to naprawdę w szybkim tempie to... Jak trenujesz, jak przygotowujesz? Ćwiczysz 2 razy w tygodniu? Nie, tak, 4 w zasadzie, znaczy, bo, ale o tym powiemy za chwilę. Tak, staram takie treningi typowo dla siebie. Tak. Dla siebie i zapraszam każdego, który tylko ma ochotę spróbować i zobaczyć, jak to wygląda. To przeprowadzam sobie we wtorki i w czwartki. We wtorki do południa, z reguły w czwartki po południu, aczkolwiek godziny się zmieniają, które mogę, one są podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie, na naszej grupie, która jest na Facebooku i nazywa się I Love Nordic Walking, chodzimy po Płocku. I tam w te dni treningowe, czyli wtorki i czwartki, robię taką typową siłownię na dworze, spotykamy się w parku na Zdunach. Robimy tam parę serii takich siłowych, tam jest taka fajna siłownia na dworze, która dosyć może nam, no fajnie może nas wam wspomnieć wszelkie partie mięśni ciała. To jest połączone oczywiście z rozbieganiem i z jakimiś delikatnymi schodkami. Później schodzimy sobie na dół na Sobótkę i robimy pełną petlę na bieżni, trójeczkę w miarę szybkim tempie. Chyba, że jest akurat przewidziane w tym tygodniu na interwały, wtedy robimy bardzo szybkie tempo, bardzo wolne. I tak. Żeby dołączyć się do ciebie czwartek, wtorek i czwartek, wtedy kiedy trenujesz, to chyba nie każdy może, bo przyspieszasz tempo niesamowicie, szykując się na zawody. Znaczy powiem tak, dołączyć każdy może, zgubić się na trasie, nie zgubi, na Sobótce trasa jest wyznaczona dookoła. Ale uciekiesz, jak znikający punkt gdzieś tam. Wrócę, na pewno wrócę, bo skończę swoją partię, te 3 km, które jest do przejścia na ścieżce i wracam, jeżeli ktoś zostaje, tak? No. To trzeba, no. Mówiąc o twoim wyczynie, start w Pucharze Polski, o twoich zawodach, które w planie i w tym roku, i oby one się odbyły, no to masz do wybronienia swoje 4. miejsce w kraju w swojej kategorii biegowej, tak? Znaczy, no ja startuję w kategorii niepełnosprawnych, też tak fajnie powiedziałem na 2, no różni są niepełnosprawni, dlatego nie wnikam, nie mówię, ale tak. Ostatnio miałem 4. miejsce w Pucharze Polski. Wiadomo, syndrom 4. miejsca bardzo boli i naprawdę nie staram się jakoś sobie układać w głowie, aczkolwiek głowa musi być nastawiona na to, że trzeba robić wszystko, by być najlepszym, tak? To nie staram się myśleć o medalach, o pucharach, bo to nie dla mnie. Dla mnie celem jest to, aby utrzymać swoją formę, aby walczyć z tą podłą chorobą, którą akurat mam i to... To tak, to wtedy... Do twojej choroby za chwilę przejdziemy, bo mówisz, że w niepełnosprawnych, ale to za łamek sekundy, z tego powodu, że chciałbym zachęcić wszystkich, którzy mieszkają w Płocku, w okolicach Płocka, albo tych, którzy się gdzieś tam mogą przemieścić tutaj, na przykład do ciebie i z tobą razem pospacerować, już nie potrenować wyczynowo, ale pospacerować. Też są takie 2 dni. Znaczy 2 z reguły, jeżeli pasuje mi, bo ja pracuję w systemie odmianowym, musi mi to też pasować, specjalnie urlopu też nie mogę brać, ale tak, sobota albo niedziela i to jest ten dzień, kiedy urządzamy taki wolny spacer, wtedy sobie wybieramy albo jakieś fajne miejsce do zobaczenia w rejonie Płocka, albo ewentualnie robimy trasę, którą już kiedyś przechodziliśmy i robimy wtedy tak od z reguły od 10 tam, no może troszeczkę powyżej 10 km. Ostatnio zrobiliśmy 20, także ludzie też się dziwili, no bo powiedzieli, że nie wiedzą, że można tyle przejść. Może, naprawdę można, tylko trzeba sobie to konkretnie rozłożyć. Gdzie się spotykamy, jeżeli chodzi o sobotę i niedzielę? Bo już o ten wyczyn nie pytamy. Sobota i niedziela to jest, wróciliśmy do Molo, tak? Już kiedy Wisła opadła delikatnie, spotykaliśmy się i będziemy się spotykali przy Molo. Wcześniej, kiedy był ten podniesiony poziom wody, spotykaliśmy się przy pomniku Krzywoustego. I też wysoko schodzili, na skarpie, żeby zobaczyć, ale i tak schodziliśmy na dół, także nie ma tu najmniejszego problemu. To wiadomo, każdy może uczestniczyć w tym spacerze, bo wtedy też się może troszeczkę dowiedzieć. Tak, ja na bieżąco wtedy koryguję,
ktoś dobrze chodzi, czy źle chodzi. Jeżeli źle chodzi, to wtedy mówię, na czym polega jego błąd. A wiadomo, nie jest to też traktowane jako tam nakaz, że każdy się musi tego dokładnie nauczyć. Wszystkiego też nie można tak dokładnie od każdego wymagać. To na czym polega to prawidłowe chodzenie? Jeżeli ja chodzę źle, to sobie mogę krzywdę zrobić. Jeżeli chodzę nieprawidłowo, jak to określiłeś, to wtedy ten trening, ten spacer jest mniej efektywny dla... Na pewno mniej efektywny, to jest bardziej niż pewne, bo nie pomaga sobie człowiek wtedy, tak? Wtedy się tylko marnuje niepotrzebnie zasoby swoich mięśni. I czas. No tak i wiadomo, jeżeli coś mamy robić, jeżeli mamy coś zrobić, tak. Nie, pół żartem, pół serio. Ale starajmy się dojść do ideału, to o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby było jak najmniej takich nawyków złych, które powodują to, że na przykład, nie wiem, nie potrafimy sobie wytłumaczyć to, że ta ręka jest jednak musi być prosta przy chodzeniu, że nie pracujemy tylko samym stawem łokciowym, tak, żeby się nie zrobić jakiejś kontuzji, tylko pracuje nasze całe ramię przy odpychaniu. Bo przede wszystkim chciałem powiedzieć tylko i wyłącznie to nadmienić do samego początku, jeżeli się pytałeś o te kijki, o technikę. Chodzenie z kijkami, a i owszem, można sobie chodzić na wszelkie sposoby, ale my, wykorzystując kijki, musimy się nimi odpychać i to jest to najważniejsze. Jeżeli my się kijkami nie odpychamy, a tylko markujemy to odepchnięcie, to nam nic nie pomaga. Dalej pracujemy tylko samymi nogami i zostajemy z tym sam na sam cały czas, tak? A my musimy pracować całym ciałem, żeby pójść do przodu, żeby być szybciej, żeby być efektowniej i żeby się mniej męczyć. A jest teraz czas, wiosna, no i okres, mam nadzieję, lata, jesieni ku temu sprzyja, także zapraszam bardzo serdecznie, nie przegapmy tego czasu. Ja wiem, że czas nas jest ograniczony, nie każdy ma na to, by znaleźć na tę rekreację, chociażby godzinkę czy dwie, bo tak chyba chodzimy, nie? Z godzinę, dwie, ewentualnie dłużej? Jeżeli to jest sobota, niedziela, to wtedy trzy godzinki na pewno ten spacerek tam zajmie, bo mówię, no nie jest to jakieś specjalne tempo. I żeby nabrać kilometrów, to trzeba odpowiednio przejść. 3 godziny na przejście około tam 12 kilometrów w zupełności wystarczy. Ale Nordic Walking może być rehabilitacją, proszę Państwa. I tutaj o swojej chorobie za chwilę powie Piotr, gdyż spotkało go coś, o czym mówił, paskudna choroba, to jest stwardnienie rozsiane. Dzięki temu, że uprawiasz Nordic Walking, to uważasz, że trzymasz się w formie i przedłużasz. Jakby moc tej choroby ją spowalniasz? Tak, stwardnienie rozsiane 10 lat temu. Dostałem taką przykro, niedługo będzie taka mała rocznica 10-letnia. Tak, wtedy myślałem, że to już jest po mnie, tak? Naczytałem się nie wiadomo czego w internecie. Rzut był bardzo paskudny, położyło mnie. Leżałem długi czas, do tego dochodziła niepewność, nie wiadomo co to miało być, tak? Samo zdiagnozowanie trwało ponad... Już takie konkretne w tym systemie trwało ponad 2 tygodnie w szpitalu diagnostycznym. Ale no wiadomo, człowiek dostaje taką diagnozę i z normalnego, pełnosprawnego człowieka robi się nagle no ktoś, kto nie wie, co ma ze sobą zrobić w życiu, tak? Pierwsze 2-3 lata, od kiedy fakt, że miałem troszeczkę szczęścia, bo od razu zostałem podjęty leczeniu, znaczy się to leczenie polega na aplikowaniu sobie zastrzyków, które w jakiś sposób osłabiają organizm, które nie pozwalają na taką walkę, na powstawanie nowych plam, ale no mówię, no w tych pierwszych okresach, bodajże przez 3-4 lata miałem bardzo częste rzuty, zmieniano mi leki, dopasowywano byłem długi okres na zwolnienie, na zasiłku chorobowym, bo wiadomo, nie pozwalało to na pracę, tak? Taki stan funkcjonowania. I pojechałem do sanatorium. Aha. Pojechałem do sanatorium. Tam w sanatorium spotkałem takiego rehabilitanta, który powiedział, że... No, czyli organizował takie kursy, spacery z kijkami i mówi, dobrze, żeby pan do nas dołączył, tak? Ja mówię, no wie pan co, ale ja raptem mogę bez odpoczynku przejść około 500 metrów. Wtedy miałem akurat taki dystans, tak? Musiałem po pół kilometrze, siadałem i odcinałem mi wszystkie siły i byłem na ławeczce. Mówi, wie pan co, sprawdzimy, pochodzimy, jeżeli pan nie będzie miał wydolności, to wtedy pan sobie usiądzie, odpocznie, a będziemy wracali. I jeden spacerek, drugi spacerek powoli pokazywał mi, co, jak ma to wyglądać, w jaki sposób. I powoli, już wracając z tego sanatorium do domu, to było w 2013 roku, już wiedziałem, że złapałem bakcyla i już kupiłem sobie te patyki.
I od tamtego poru czy nie chodzę, tak? Od tamtej pory czy nie zupełnie chodzę. Zupełnie inne spojrzenie na życie, na świat. I jeżeli tak, mówimy o zawodach, to mamy już sporo znajomych w całej Polsce, no tak to się teraz... No tak to się przedstawia, wiadomo. Te lata przedpandemiczne były bardzo fajne. Na zawodach spotyka się około 1000 ludzi z całej Polski, naprawdę nawet ze świata, także to jest poszerzanie horyzontów swoich, a przy okazji miłe spędzanie wolnego czasu. Piotr, dziękuję za przybycie do studia. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam. No niekoniecznie tylko zdrowych, silnych i sprawnych, również tych, którzy mogą wykorzystać Nordic Walking do rehabilitacji. Piotr, trzymam kciuki bardzo mocno za Twoje czwarte miejsce, żeby ono już było tym trzecim, wiem o co chodzi. Bo to jest to rzeczywiście miejsce, o którym można mówić i książki piszą, że oby to się mogło spełnić. To jest tuż przed podium, już go widzisz, jeszcze nie chodzisz, ale proszę Państwa, o tych tematach porozmawiamy, jak idzie na Pucharze Polski, jak idzie na wielu innych zawodach Piotrkowi Nowolińskiemu, w innych programach na szlakach polskiego sportu. Dziękuję za przybycie do studia. Ja również dziękuję. Państwa zachęcam, no ruszajmy na Nordic Walking. Dziękuję bardzo. Dziękuję.